Dzisiaj chcemy skoncentrować się na przebaczeniu, które jest kluczem do uwolnienia, do przyjęcia uwolnienia. I towarzyszy nam mozaika, w której Pan Jezus przytula świętego Piotra, który właśnie został wyciągnięty przez Jezusa z wody. Tej sceny nie ma w Ewangelii, ale możemy się domyślać, że na tym właśnie polega miłosierdzie. Że Jezus nie zostawia Piotra, tylko żeby mu uwagę zwrócić, ale go przytula. I to przytulenie jest oczyszczające, oczyszczające w relacji, pomimo zwątpienia, że mogę iść dalej. Przypominam, że prosiłem o różaniec. O różaniec, który ma być naszym łańcuchem z dobrej woli, sami chcemy z Matką Bożą, żeby ona nas prowadziła. Jeżeli chcesz być wolny, nie da się bez przebaczenia. Przebaczenie jest czymś, co jest kluczem, tym pierwszym krokiem, żeby w ogóle móc mówić o wolności serca. A przebaczenie to wolne serce. To jest serce, które nie jest obciążone. Gdy wstaję, gdy o kimś myślę, to nie jestem obciążony. Gdzie mogę spokojnie oddychać, dlatego że nie jestem związany łańcuchem braku przebaczenia. To jest coś najbardziej podstawowego, aby móc mówić o przyjęciu wolności. Że mój sposób myślenia o kimś nie jest związany, że nie mogę się uśmiechnąć, nie mogę zareagować, bo przecież nie przebaczyłem, bo cały czas jest coś mnie trzyma. Jeżeli mówimy o przebaczeniu, to ono dotyczy starych rzeczy i nowych. Stare sprawy z naszego życia to są sprawy na przykład związane z naszymi rodzicami, z rodzeństwem, może jakieś spadki, może jakieś sprawy, w których dotknęliśmy grzechu i trzeba po prostu to wybaczyć. Czasami to nosimy bardzo długo. A świeże sprawy, bo przebaczenie jest czymś, co nieustannie, każdy dzień nam daje okazję, żeby przebaczać. Świeże sprawy to są sprawy domowe, sprawy rodzinne, takie na bieżąco. Dzisiaj bardzo dużo osób mówi o przebaczeniu politykom, czy o przebaczeniu kierowcom, którzy jadą nieodpowiednio, zajeżdżają drogę. To są takie dwie rzeczy, których bardzo widzimy, że potrzebne jest przebaczenie. Pamiętam, że dałem kiedyś komuś za pokutę, który już nie mógł sobie poradzić z tymi kierowcami, którzy za kierownicą po prostu był innym człowiekiem. I powiedziałem mu, weź spróbuj przez tydzień czasu za kierownicą, jak dużo jeździsz, każdego kierowcę, który cię wkurzy, błogosławić. Powiedział mi po czasie, że ta pokuta zupełnie zmieniła jego myślenie. Była uwolnieniem wobec kierowców, chociaż wielu pasażerów, z którymi jeździł, bardzo się dziwiło, jak tutaj w obrączce i po kolei kierowcę jednego i drugiego błogosławi. Ale to jest kierunek. Przebaczenie poznasz po tym, że serce inaczej oddycha, że nie ma ciężaru, który tłamsi, tylko że mogę oddychać pełną piersią. I przebaczenie jest bardzo powiązane z uwolnieniem, z przyjęciem uwolnienia. Człowiek duchowy spraw braku przebaczenia nie może zamiatać pod dywan. Nie może zrobić tak, a to zrobimy kiedy indziej, to może później. Tylko jeśli widzę, że się z czymś zmagam, że się z kimś zmagam, z jakąś osobą, to jest to sprawa, że będę walczył, aby przyjąć uwolnienie. Przyjąć to, co Bóg mi daje, a Bóg jest miłosierny i daje miłosierdzie i uczy miłosierdzia. A zatem oczekuj w sobie po pierwsze decyzji przebaczenia, że ja chcę, żeby ta relacja była Boża, była tak, jak Bóg chce, a potem, aby łaska Boża weszła w serce. Przebaczenie nie będzie często związane z podaniem ręki, osoba może już nie żyje, może nie ma takiej możliwości. To jest Twoje serce, przebaczenie się tutaj dokonuje, w moim sercu, w mojej głowie. To jest inne myślenie. I proszę Cię w tym etapie rekolekcji, jeśli kogokolwiek widzisz, że gdziekolwiek potrzebujesz do kogokolwiek przebaczenia, to proszę Cię, zacznij się o to gorliwie modlić. Co to znaczy, że gorliwie? Że naklęcząco, we łzach, to jest modlitwa gorliwa. Nie chcę iść spać, Boże, jeśli nie dokona się to w moim sercu. Nie chcę iść z obciążonym sercem, gdziekolwiek. Proszę Cię o to, o gorliwość, bo Bóg daje łaskę przebaczenia. On uczy nas cały czas miłosierdzia. Każda spowiedź jest nauką miłosierdzia. Przecież przyjmuję to, co Bóg dla mnie zrobił, a daje miłosierdzie. Po co to przyjmuję? Po to, żeby z tym iść dalej, żeby wobec drugiego człowieka być miłosiernym. Postaw sobie jedną, drugą osobę przed oczy, gdzie widzisz jakiś żal, coś masz do tej osoby i stając przed Bogiem powiedz, Panie, jak Ty patrzysz na tę osobę? Jak Ty patrzysz? Pokaż mi swoimi oczami tę osobę. Jestem pewny, że zobaczysz dokładnie to. Jezus
który tę osobę przytula. Zrób to tak jak Jezus, mocą Jezusa. To jest przyjęcie uwolnienia.